Witajcie mali, duzi, średni, kolorowi, przezroczyści, bo ostatnio... Ostatnio zapomnieliśmy, tak jest. Nieokreśleni. Nieokreśleni, o tak. Nieokreśleni no właśnie, też są. Poszukujący. Jest dużo osób, które poszukują własnej tożsamości. Też. W wielu obszarach także. No i oczywiście wszystkie 77 płci. Dzień dobry, obywatelki, dzień dobry. Obywatele. Ostatnio nagraliśmy odcinek, z którym mieliśmy problemy techniczne, w sensie wizji, bo to tak. Było u ciebie w domu. To na pewno dlatego. Natomiast... Ale naprawdę odcinek... na pograniczu Warszawy i Ząbek jest niedobre feng shui, to potwierdzam. Tak? Feng shui się mówi. Feng shui. Feng shui. Feng shui. Feng shui. Dzisiaj jest jakiś z rana po prostu shitstorm. Jak to się mówi? Gównoburza po prostu. Gównoburza. Tak. Z panem Morawieckim, który w zeszłym tygodniu wystąpił też w parlamencie polskim. I też była gównoburza. W zeszłym tygodniu wystąpił w parlamencie polskim. Po drodze jeszcze Donald Tusk wystąpił na Placu Zamkowym, a teraz znowu premier Morawiecki występuje w parlamencie europejskim. Tak. Ja muszę ci się zwierzyć z tego i naszym oczywiście widzom i widzkom, że jestem strasznie już zmęczony tym wychodzeniem z Unii Europejskiej. Że jakkolwiek mi tam Tuska samego jako takiego nie żal, to rozumiem, no, że on się znalazł w trudnej sytuacji. Kazali mu wrócić, on teraz tutaj coś robi, on sam nie bardzo wie co tego, nie ma doradców, partie w partii go nie bardzo lubią, tu już Trzaskowski się szykował na to, że ma zająć, wiesz, odegrać jakąś ważną rolę, myślał, że jego napompują, wszyscy rozczarowani, recept nie ma, PiS się ciągle zaplątuje we własne nogi, ale się nie wywraca. Ja naprawdę muszę powiedzieć, że jak patrzę na tę naszą prawicę, to jest moja nadzieja jest taka, że ich po prostu, nie wiem, że tam krew im się do tego stopnia zepsuje, że w końcu stężnieje w tych ich żyłach i oni, wiesz, w pewnym momencie zamrą, jak takie posągi jakieś woskowe. I może wtedy się coś wydarzy, może wtedy, wiesz, lewica nagle rozwinie pawi ogon i tutaj nagle się okaże, że skoro już prawica nie przeszkadza, to my możemy zacząć ten... Tak. Ale to, zanim powiesz właśnie o konferencji lewicy, to jest takie symboliczne, wydaje mi się, bo lewica może liczyć tylko na błędy prawicy, na swoje zwycięstwa, niestety nie no może. No tak, tak, i właśnie nie ma żadnego pomysłu. No nie dzisiaj ma. Była ta konferencja prasowa, tuż po która była na pewno potwierdzeniem tego, nie oglądałem tego. Się, nie, właśnie nie. Tak. No to było coś takiego, że był pan... nie pamiętam nazwiska, ale był wśród nich Szmiszek, bo ja nigdy nie pamiętam nazwisk. Mam problemy, przepraszam bardzo. Ja z kolei z chronologią mam problemy. Wspaniale się dobraliśmy, ja nie pamiętam dat, on nie pamiętam nazwisk, także możemy mówić. Ja sam się sobie zapisuję, ale dzisiaj akurat nie zapisałem, bo było, wiesz, za szybko się wszystko wydarzyło. No, ale po prostu to było tak, jak to wyglądało tak, jak po prostu obrażono dzieci na piaskownicy, które się zebrały i mówiły tak, zły pies nasrał do piaskownicy. To zły pies. Tak, tak, to zły pies. No tak, i trzeci mówi tak osoba. Tak, tak, to zły pies. Rozszczekajmy co po całej wsi. Mm-hmm. Po prostu wiesz. Ale wiesz co, to jest bardzo dobra analogia. I to jest po prostu, nie ma, oni od niczego. A czy są jakieś pytania? No tak, tak, ale nie, ale to jest świetna analogia, co ty powiedziałeś o tych dzieciach, bo to rzeczywiście mi się cały czas nasuwają takie skojarzenia z infantylnymi różnymi zachowaniami, no i to właśnie tak jest, że oni tam stoją jak te dzieci, płaczą prawie, oczywiście nie mogą płakać tak dosłownie, dlatego że no to jest konferencja prasowa, to jest polityka, powaga i coś tam jeszcze, więc tak łkają, wygląda, no tak, więc łkają po prostu, bezpomocni, po prostu, tak, bezpomocni, bezsilni, dzieci, absolutnie, i tylko wiesz, ja jak gdy widzę właśnie ich te konferencje prasowe i ten, no to po prostu mam ochotę wziąć ich i tutaj przytulić, ojej, spokojnie tak, dzieci, tak. Nie wyjdziemy z Unii, nie bójcie się, nikt nie pozwoli, będzie dobrze, ojojojoj, wiesz, i tak pogłaskać tam po główce Śmiszka czy innego jakiegoś tam, nie wiem, wszystko jedno kogo. Oczywiście masz rację, że to jest wyraz kompletnej bezsilności, no, bezradności, braku pomysłu, ale też braku potrzeby istnienia. To jest problem, dlatego że jeżeli ktoś wychodzi przed, idzie do ludzi z jęczeniem i z takim ględzeniem właśnie, że o Jezu, a tutaj zły PiS i tak dalej, to on jest po prostu niepotrzebny, dlatego że takich głosów już przez ostatnie 6 lat usłyszeliśmy tak wiele i wszyscy sobie zdają sprawę z tego, którzy obserwują scenę polityczną, zwłaszcza powinni sobie zdawać ci, którzy uczestniczą w tych politycznych różnych działaniach, biorą aktywny udział, no że tego rodzaju strategia w ogóle nie popłaca. Nikt się tym już nie emocjonuje, wszyscy są zmęczeni, zwłaszcza ja. No przy okazji tego polexitu, to już muszę wam powiedzieć, że tak mnie to zmęczyło, że jest tak siermiężne, że mam wrażenie, że PRL, kurde, lat 80. był mniej siermiężny niż to.
Znaczy, efektem tego jest to, że po prostu ludzie przestają oglądać wiadomości i w ogóle A to chwała programów, Bogu. Wiesz, Jest. newsowych. No i właśnie słusznie. nie wiem, czy to jest chwała Bogu, dlatego że to jest właśnie źle wróży opozycji i też naszej ukochanej lewicy. No tak, ale bo w jaki sensie skoro źle nie wróży jest lewicy, skoro oni nie mają własnych Skoro mediów? nie jest mainstream, no właśnie, teraz chcę powiedzieć o tym, przypomnieć właśnie z twoją pomocą, że po prostu lewica nie ma przychylnej sobie medii. Tak, ale to jest to nie tylko to, dodajmy. To jest, a to jest jednak dodajmy bardzo ważne, wiesz, no, sorry, tylko ci powiem jeszcze, że jak tworzysz państwo, prawda, w przeszłości, prawda, w antyczności, jak tworzyło się imperia, no to każde imperium miało swoją religię też. Załóżmy tam, Persja miała zoroastrianizm, prawda, Rzym to próbował właśnie... Nie, ale Rzym miał chrześcijaństwo później. Później. No tak. A na początku próbowało inkorporować to wszystko. No tak, ale upadał już jako chrześcijański. I tak dalej, wiesz, no. Wszystkie duże państwa mają swoją religię i tutaj oczywiście w nawiasach mówię, że religia to jest oczywiście media, bo media służą temu, żeby mówić, co się dzieje, jakie są zamiary i w ogóle, żeby to wszystko jakoś trzymać, wiesz. Ale to bardzo, bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo mi to nigdy nie przychodziło. Ja wiesz, ja jako taki długoletni już, można powiedzieć, weteran krytyki mediów, to nigdy nie przyszło mi do głowy nawet coś takiego, żeby takiego porównania dokonać pomiędzy właśnie mediami i tym światem jakiejś metafizyki religii, ale rzeczywiście tak jest. Ale to znaczy Hollywood dzisiaj... też jest porównywalny. Okej, okay, Hollywood, ale Hollywood to, to znaczy rozwinę jedno zdanko, no, no, oczywiście. To jasne, by pomoże jasne, tak. W twojej tezie, natomiast wiesz, no przecież masz Hollywood i tam masz aktorów i aktorek i jeszcze w latach 20. Wielcy tego biznesu doszli do wniosku, że po prostu pięknie wyglądający ludzie, prawda? Bo oni tam robili te wszystkie te kosmetyczne zabiegi, te fryzury, te zdjęcia, to był zawsze szczyt technologii. Zresztą do dziś, po dziś dzień Hollywood to jest szczytem technologii, bo zawsze oni współpracują z najnowszymi jakby badaniami w tej dziedzinie. Ale i szczyt nawet technologii są też PR-owych, masz na myśli, tak? Czy... To też. Aha. Ale są też Oscary za technologię, jakby znaczy wizualną, audiowizualną, nie? Za miksy i tak dalej, co w Polsce oczywiście jest mało znane, bo kto się tym interesuje. No ja nawet się... Natomiast chodzi o to, że wiesz, że wtedy jeszcze zauważono, że jednak media i wiesz, i przekaz jest bardzo ważny. Jest to nie, ale religia. to co do tego, to ja nie mam wątpliwości. Natomiast nie przyszło mi do głowy to porównanie z religią, ale teraz, gdy ty mówiłeś, dopowiadałeś te kwestie dotyczące Hollywood i wpływu tej kultury masowej, która została... Tak, to właśnie dojrzało mnie takie spostrzeżenie, że ze względu na faktyczny brak religijnego życia, bo mamy bardzo sekularyzowane społeczeństwa w Europie i nawet to polskie społeczeństwo, no ono jakkolwiek tam ono się tam wie, że tu katolicy, wszyscy katolicy, tego, ale to tak naprawdę jest bardzo powierzchowne. Znaczy większość katolików myślę, że nie ma pojęcia o tym, co jest, jaka jest główna doktryna w ogóle dzisiaj Kościoła katolickiego. Myślę, że bardzo niewielu katolików zdaje sobie z tego sprawę, co o różnych sprawach mówi katechizm Kościoła katolickiego. Bardzo niewiele osób... No, nikt nie wie, kto to jest grzech pierwotny, jak się zapytasz. Albo nawet tak. Zapytaj się nie tutaj duża... pierwszą panią, pierwszego pana, no to oni nie będą wiedzieli, co tak, to jest. Tak, tak, tak. Mało tego. Wydaje mi się, że bardzo... Kiedyś, dawno temu już natknąłem się na takie badania, które przez chwilę były, jak to właśnie się mówi, viralem w internecie. Badania, że bardzo duża z których wynikało, że bardzo duża część polskich katolików nie wierzy w zmartwychwstanie, czy tam nie wierzy w niebo i w piekło, coś z tych rzeczy. A wiesz, to jest jakaś fundamentalne zaprzeczenie istoty tej wiary, w związku z czym wszystko sprowadza się prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, bo ja tego nie badałem, teolog ze mnie żaden, ale takie no, spostrzeżenia, powiedzmy, po tych 20 iluś latach mieszkania w Polsce, że ludzie owszem chodzą do kościoła, przywiązani są do rytuałów. Ja ich w ogóle za to nie krytykuję, bo rytuały stwarzają pewne poczucie bezpieczeństwa i są każdemu do różnych rzeczy potrzebne i odgrywają w ogóle ważną rolę w takim tworzeniu tkanki społecznej, czyli przetwarzaniu, czyli rozwoju, ale że to są tylko rytuały, to nie jest autentyczne życie religijne. I teraz zmierzam do tego wniosku, który właśnie dojrzał u mnie, mianowicie, że ze względu na brak autentycznego życia religijnego, takie, które oferuje jakąś metafizykę, ucieczkę od rzeczywistości i tak dalej, no to ludzie musieli, czy tam społeczeństwo, czy kultura, czy cywilizacja musiała sobie coś wypracować takiego, co trochę wejdzie w tę niszę, co trochę zaspokoi te potrzeby, mniej lub bardziej uświadomione. I wydaje mi się, że i media, i klasa polityczna, i korporacje, i cały świat kapitału, nazwijmy to ogólnie, wyczuł, że to jest znakomita dźwignia, że właśnie media mogą mieć taki religijny wymiar. I wiesz, no i mogą spełniać te role, to znaczy mogą spełniać rolę podawania prawd do wierzenia. I sądzę, że w Polsce to rzeczywiście się manifestuje w takim bardzo laboratoryjnie czystym
tej formie, pewnie, ale jest ten, ale po jednej stronie masz, wiesz, tu jest tam jakaś Gazeta Wyborcza, właśnie jakiś tam, nie wiem, Newsweek, TVN oczywiście, które podają prawdy do wierzenia i te prawdy są nie tylko wierzone, że się tak wyrażę niepoprawnie, ale są też wyznawane aktywnie, dlatego że potem ci ludzie, którzy właśnie przyjmują tę wiarę, tam Donalda Tuska, czy Unię Europejską, czy wyznają, nie wiem, coś tam jeszcze, świętą tam demokrację, wolny rynek i tak dalej, to oni potem idą na jakieś demonstracje i łapie ich, wiesz, taki jeden z drugim przygłup jakiś prawicowy z jakiegoś tam, wiesz, z jakichś mediów. Tak, i pyta, a pana dzisiaj, przepraszam, jak dzisiaj pana rząd zrepresjonował, czemu pan tutaj jest? I on zaczyna dukać, bekać, w ogóle się gubi, nie wie, wiesz, jakie argumenty podać, bo on po prostu wyznaje wiarę, a nie, wiesz, tak, idzie tam z jakiegoś, no z powodu jakiegoś przekonania. I media rzeczywiście to wzmacniają. Masz rację, że media po prostu są religijną instytucją. Słynna była taka sonda uliczna, że chłopak się pytał, co to jest Homo sapiens? A, to tak, tak, ale nie, to przepraszam, czy Homo sapiens mogą mieć dzieci, czy coś w tym stylu, nie? Mhm. Czy mogą mieć dzieci Homo sapiens? Czy może mieć dzieci Homo sapiens? I wszyscy oczywiście się burzy, ale przecież jak to? Jak to? No, wszyscy, wiesz, dla nich Homo sapiens to jest homoseksualista. No tak, tak, tak. To znaczy oni po prostu nawet nie odrobili pracy domowej na tym podstawowym poziomie. Aż się dziwiłem, słuchaj, dlatego że wiesz, w której to klasie się uczyło? W piątej klasie chyba, nie? Podstawowej. Tak, 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 tak. Znaczy, chcesz powiedzieć, że poziom ignorancji w społeczeństwie jest wysoki, ja się z tym jestem skłonny oczywiście zgodzić, natomiast wydaje mi się, że ta... ulubione słowo, ignorastia. To ładne. Czy jesteś ignorastą? Czy jesteś ignorastą? Ignorastia. Ale nie, ale rzeczywiście to ignorastia i tak, że na przykład ten pan jest ignorastą, ja nie będę z nim rozmawiał. Tak, no tak, brzydzę się jego ignorastią, tak, no tak. Właśnie. O, a to bardzo ciekawy motyw, to trzeba zacząć eksploatować, tak. Ale ja mam z kolei takie coś, że są ignoraści, ale są też emocjoholicy. I ja myślę, że to są dwie takie grupy. Ignorastia i emocjoholizm, gdy ktoś już cierpi na dwie takie, ma sprzężone te niepełnosprawności dwie, czy tam te dwa stany, czy nie wiem, choroby, czy jak to nazwać, to wtedy już jest bardzo trudno mu pomóc. Mam takie wrażenie. I to rzeczywiście, tu się zgadzam, natomiast pretensje moim zdaniem uzasadnione można mieć i do klasy politycznej, i do mediów zwłaszcza, które ignorastię podsycają w społeczeństwie i celowo tutaj... Czy w ogóle jest ten generalny plan ukupiania społeczeństwa, nie? No nie, znaczy... Ogólnoświatowy. Ale wiesz co, ale wydaje mi się, że to oczywiście jakkolwiek to jest prawda, ponieważ dla kapitału, no ogólnie biorąc w takiej klasowej formule, no to oczywiście jest lepiej utrzymywać swoich wrogów klasowych w jakimś takim... W kokonie. W kokonie, albo na jakimś haju właśnie, albo w stanie jakiejś błogiej, mniej lub bardziej nieświadomości. I jednocześnie oczywiście zmuszając ich do tego, żeby pracowali i żeby godzili się na to, na funkcjonowanie w jakiejś totalitarnej rzeczywistości przez co najmniej 8 godzin, kiedy na przykład idą do pracy. I to tak, natomiast ja jestem trochę przeciwny temu, wiesz, żeby stosować te uproszczenia, ponieważ ludzie wtedy, mam wrażenie, że trochę przestają słuchać, dlatego że jak się powie, wiesz, Kaczyński to już wiadomo, albo jak się powie, tam ogłupianie ludzi, to wiesz, to ludzie przestają słuchać, dlatego że oni już sobie to kodują, wiesz, każdy ma w związku z tym jakąś swoją taką intuicyjny dalszy ciąg do powiedzenia tej frazy, a jak ogłupiają, to jeden powie A, B, to jeden powie C, D, E, drugi E, F, G i tak dalej, i dlatego, tak, będą się może wzajemnie dopełniać albo nie, ale wydaje mi się, że nie byłoby dobrze zwracać uwagi wyłącznie na to ogłupianie, tylko starać się wyłuskać z tego procesu jakieś rzeczy, z którymi można się autentycznie skonfrontować, a można z wieloma. PiS w tej chwili, zarówno przez te środowiska, przez tych polskich bieda liberałów, którzy tam od Gazety Wyborczej przez Koalicję Obywatelską po TVN gdzieś tam się wałęsają po tej przestrzeni, po lewicę, tę jakąś tam powiedzmy w miarę socjaldemokratyczną, no to ta krytyka ma w zasadzie dwa kierunki, albo dwa. Ma w zasadzie jeden kierunek moralny i podkierunek emocjonalny. To znaczy wszyscy są strasznie oburzeni tym, jaki PiS jest zły. I wiemy już, że PiS jest... Ja oczywiście się zgadzam z tym, tylko to nie jest żadna polityczna przesłanka do dalszych rozmów, bo tak, Prawo, Sprawiedliwość, no oni są źli, bo tak, zniszczyli Trybunał Konstytucyjny, rozwalają sądy i tam likwidują jakąś ich niezależność, robią podchody pod sąd najwyższy, LGBT, obrażają bardzo dużo, różne, też. Właśnie, chciałem to powiedzieć, że różne grupy społeczne i nawet nie tyle obrażają, co cały czas robią nagonki na te grupy, tak, dla własnych celów jakichś tam strategiczno-partyjnych.
I stosują przemoc i represje, które policyjne, państwowe i tak dalej. Robią to, co robią na granicy, co jest rzeczywiście obrzydliwe, obleśne i godne w ogóle wszelkiej... Niezrozumiałe, bo i w ogóle nieludzkie. Nieludzkie, tak, niehumanitarne. I też jest... I teraz tu przechodzę do drugiej rzeczy, bo poza tymi wszystkimi rzeczami, że to jest złe, złe moralnie, etycznie, nie wiem, jak ktoś chce sobie to nazwać, to jest też jeszcze jedna rzecz, która w tym oceanie emocyjek umyka. Mianowicie, że to jest po prostu zły polityczny deal. To jest bardzo zły wybór, to co robimy. I wszystkim nam przyjdzie za to w jakimś, w mniej lub bardziej materialnym wymiarze zapłacić. Dlatego, że przecież te wszystkie rzeczy, Prawo i Sprawiedliwość się zachowuje tak, zwłaszcza prezes Kaczyński, jakby mieli rządzić przez najbliższe 20 lat. Nie, może mają taki plan i oczywiście, ale to na pewno nie wyjdzie. 20, 1000 lat, tak jak 1000 lat, o właśnie, tak, tak, 1000 lat. No więc to oczywistym jest dla każdego człowieka, który ma jeszcze minimum o jakichś tam szarych komórek, że to tak na pewno nie będzie. Przynajmniej nie w ramach tego, powiedzmy, takiego tam w ramach tego tej struktury ustrojowej, w której funkcjonujemy. No są wybory i w końcu PiS któreś wybory przegra na pewno. I potem albo następna partia, następna ta organizacja, która będzie realizowała władzę ustawodawczą i wykonawczą, no to tak, albo przejmie to z dobrodziejstwem inwentarza i sama będzie stosowała te różne autorytarne mechanizmy, które już zostały w tej architekturze zaszczepione, albo druga rzecz jest taka, że będzie trzeba to wszystko odkręcać powoli. To na pewno. No i niezależnie od tego, czy to będzie jeden wybór, czy pójdziemy tą drogą, czy pójdziemy drugą drogą, to każda z nich będzie dla nas bardzo kosztowna. A teraz zwróćmy uwagę na to, że mamy problemy o charakterze globalnym związane po pierwsze z inflacją, a po drugie z bardzo wysokimi cenami gazu i paliw, no i przez to energii elektrycznej również i tak dalej. I tutaj na ten temat też oczywiście nie możemy, to tak wspomnę tylko nawiasem, że nie możemy mieć na ten temat normalnej rozmowy. Chociaż ja muszę powiedzieć, że ja nawet przebłyski normalnych rozmów i debat na ten temat widzę w mediach zachodnich i to nawet w tych reżimowych mediach zachodnich, czy tam mainstreamowych takich, powiedzmy, o globalnym zasięgu. Natomiast w Polsce oczywiście dalej wszyscy mają to jakieś takie, wiesz, zawiesili się na tym momencie, kiedy trzeba było pluć na Putina tam od 2000 któregoś roku, no i tam plują dalej, że to wszystko, tak jak wina Tuska to jest to, że Polska, ten to wina Putina, bo mamy drogi gaz czy coś takiego. I są to, i wiesz, i to oznacza, że mamy drogi, bo co to znaczy, tak, wie, co oni komunikują w ten sposób człowiekowi, który rozumie trochę rzeczywistość? Komunikują to, słuchaj stary, gaz drogi, benzyna droga, ropa droga, prąd będzie drogi i tak dalej. My to wszystko wiemy. Nie mamy zielonego pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Są pewne przesłanki, że może to być w ogóle taki problem systemowy, a może to być problem też pewnych głupich wyborów, które zostały dokonane w Unii Europejskiej. Ale wiesz, my jesteśmy z tej frakcji, która wierzy w Unię Europejską, więc my nie możemy mówić takich rzeczy, ponieważ byłby to akt apostazji z tego kościoła. W związku z czym, wiesz, my będziemy robili tak. Proponujemy nam i tobie... Wiesz, róbmy tak, no, że tu jak coś, to Putin. Zawsze, bo Putin to jest bezpieczny, to, tak, to wiesz, tak. To w ten sposób będziemy... I teraz tak, chcę tylko, wracam do tematu głównego. Mamy te szalejące ceny energii, mamy dosyć dziwną politykę energetyczną, nazwijmy to bardzo oględnie Unii Europejskiej i mamy, no mamy, stoimy w obliczu konieczności zamknięcia wszystkich tych produkujących węgiel ośrodków, czyli kopalni wykorzystujących węgiel elektrownie, nie tylko w Polsce, w ogóle w całej Unii. W Niemczech też. Tak. Też się dziwię, bo Niemcy też się zdeklarowały, że atom zamknął. No atom już zamknęły. Atom zamknęły. Skąd zamknęły, ja nie mam pojęcia, to jest w ogóle... Ja mam wrażenie, że to jest jakaś też aberracja, to co Niemcy robią, ale to nie chcę teraz o tym rozmawiać. Powiedziałem tak, o tym kryzysie energetycznym ze względu na to, żeby pokazać, jak duże wyzwania stoją przed nami. A za chwilę, nie wiem, czy to będzie 2023 czy 2024, ale jak przyrżnie kryzys, i to taki, że 2008 to nam się przy tym 2007 będzie wydawał nam się jakąś, wiesz, taką przedszkolną jakąś zabawą na świeżym powietrzu, no to wiesz, to... Czy według zasad metafizyki, w ogóle ekonomiki i tak dalej, no to zawsze, kiedy jest dół, musi być góra, tak? No nie, teraz już zeszliśmy już za bardzo w dół, cały świat,
no to teraz musimy iść w górę. Ale tak, ale, teraz, to, ale wiesz, ale, tak, ale te wszystkie sinusoidy, ta cała sinusoida jest taka, że... Ta sinusoid... no właśnie. Ale nie, chodzi o to, że ona też ma w ramach tego ogólnego sinusoidalnego, przepraszam, cyklu, to ma też takie, tak, właśnie. Więc ja sądzę, że to są prawdziwe wyzwania, na to się należy w jakiś sposób przygotować i teraz w jaki sposób się mądre państwo i mądra klasa polityczna przygotowuje do tego. Po pierwsze, wygasza wszystkie konflikty, a nie je ciągle prowokuje, ale ponieważ to znaczy polska klasa polityczna, ona się nie może żyć bez konfliktu, bo wtedy po prostu przestałoby istnieć w ogóle życie polityczne i tak zwana debata polityczna, dlatego, że przecież chodzi o to tylko, żeby grzać emocje, żeby wszyscy mieli tak rozgrzaną rurę, żeby po prostu, wiesz, żeby wszyscy chodzili jak jakieś zombie takie, nie? No to właśnie chodzi, że wtedy się angażują, ludzie oglądają telewizję. No tak, oglądają telewizję i mamy ten efekt sprzężenia zwrotnego. Oni oglądają telewizję, nakręcają się jeszcze bardziej, rura się grzeje i w ogóle, a Kaczyński wtedy je popcorn i popija szampana. O Jezus, to z taką, wiesz, Kaczyński to na pewno tego nie robi, ani szampana, ani popcorn, on na pewno jakieś tam knedle albo kurna jakieś pierogi. Ale co, obrażasz teraz ludzi, którzy knedli? I pewnie popija to, nie wiem, kurna jakimś barszczem czerwonym. Ale nie, dobra, ale poczekaj, no dobra. Ale... A by the way, ktoś ma mówił o Łukaszenko, że on popijał popcorn i... Znaczy jadł popcorn i popijał szampan. To ja chyba mówię. No kurna, nie ty, nie, znaczy nie jedyny. Prawda? A, okej. Okay. Nie, no na pewno ja nie pretenduję do tego, że to jest popcorn. Na pewno wódą i kawiorem, a nie kurna popcorn. Ale to już na pewno wódą i kawiorem, no, ale myślę, że dobrą wódą i dobrym kawiorem. Myślę, że to trzeba... Tak. Nie no, to jest jednak, wiesz, człowiek zamożny i tutaj... poza tym mieszka na wschodzie, więc myślę, że coś o wódce i kawiorze to na pewno wie. Ale nie, chodzi o to, że po prostu, wiesz, no. Ja to słyszę. Ale nie obrażajmy ludzi, którzy knedli. Ja to słyszę non stop, wiesz, po prostu popcorn i szampan. A kurna, kto popcorn i szampan? Nie, no ale to symbolicznie. Wiem, oczywiście, natomiast wiesz, no, siedząc przed jakimś tam filmem, no to przecież w domu, ja na przykład nienawidzę popcorn. Ja też nie lubię. Bo wchodzi między zami, potem wiesz, no dobra, to zostańmy tych może fizjologicznych. A szampan, no to kurna, który Polak pije szampana? No to chyba, że na jakieś wydarzenie, na jakiejś gali czy coś w domu, to na weselu może. Może. Albo na weselu to nie raczej wiem, wódka, symbolicznie, no tak. Ale wiesz. Ale nie, ale gdzie? Na tym się pije jeszcze, ale na tym. Kiedy jest to? Sylwester, na Sylwester. A poza tym oni nie piją szampana, tylko piją prosecco. No tak, ale bo prosecco nie ma tradycji wina. No tak, wiem, ale prosecco też jest spoko. Ja w ogóle nie mam nic ani do tych, co jedzą knedle i popijają barszczem, ani do tych, co piją prosecco i sojowe latte. Ja jestem nie, w obu mówię tych tylko, grupach, wiesz, taki chcę wprowadzić troszeczkę taką, wiesz, taką faktologię. Okej. Nie, to znaczy kategoryzację estetyczno-etyczną. Rozumiem. No zgoda, to jakby nie było, uważam, że stoją przed Polską, jak zresztą przed wszystkimi krajami w ogóle w Unii Europejskiej, bardzo poważne różne wyzwania, na które my się nie możemy przygotować, ale lewica mogłaby właśnie w ramach tego bezładu i w ramach tego chaosu, który tutaj się wytwarza i który kipi od tych różnych emocyjek i od ignorastii, to mogłaby zaproponować coś, co byłoby moim zdaniem co byłoby z pewnością samo w sobie inne. To znaczy mogłaby zaproponować jakieś polityczne rozwiązanie i zamiast krzyczeć cały czas o tym, że PiS jest fatalny, zły i że robi okropne rzeczy, nie wiem, sądom albo dzieciom na granicy, to wszystko prawda, że tak jest. Zamiast krzyczeć o tym, można by zaproponować realne polityczne rozwiązania. Lewica musi to zrozumieć, jakkolwiek ja jestem człowiekiem bardzo popierającym, wiesz, wszystkie prawa reprodukcyjne, dostęp do aborcji, wszystkie te rzeczy absolutnie jestem za i trzeba to jak najszybciej wprowadzić, jeżeli będzie taka tylko jakaś szansa, możliwości ten, jakimikolwiek środkami. Natomiast na tych tematach nie da się wygrać wyborów w Polsce. Znaczy lewicy z jakiegoś powodu zaczęło się wydawać od 2016 roku. Sekundę. Bo w 2016 roku było rzeczywiście spektakularny czarny protest i potem w 2020, przepraszam, znowu jakaś powtórka z rozrywki, w cudzysłowie można powiedzieć. Ale to nie jest... Tak się nie da wygrać wyborów w Polsce. To znaczy nie da się wygrać wyborów w Polsce, każąc ludziom głosować za gejami albo przeciw aborcji, albo odwrotnie. Po prostu tego się nie da zrobić. I uważam, że wszystkie te kwestie, które dzisiaj się określa jako polityki tożsamości, wszystko jedno, czy w odniesieniu do kobiet, czy do LGBT, czy do kogo tamten, one powinny być minimalnie obecne w debacie publicznej, dlatego że one odtrącają ludzi, bo ludzie tego w ogóle w większości nie rozumieją, poza aborcją oczywiście, ale w większości tego nie rozumieją i nie są w stanie w ogóle nawiązać
jakiegokolwiek takiego nawet, powiedziałbym, elementarnego stosunku do tego rodzaju komunikacji politycznej. Dlatego ja bym takie rzeczy na razie zostawił. Skupiłbym się na tych rzeczach, w których można być lepszym od PiSu. W kwestii sądowniczej bardzo łatwo być lepszym od PiSu. Sprawa kolejna, polityka zagraniczna. To jest polityka zagraniczna, znowu zaproponujmy coś nie na zasadzie, ale my powrócimy do Unii Europejskiej, tam będzie wspaniale, demokracja, w ogóle Zachód, i ten, nie w taki sposób, zaproponujemy tak, uporządkujemy stosunki z naszymi sąsiadami, czyli z Rosją i z Niemcami, i będziemy realizowali racjonalną, opartą na logicznych przesłankach i na interesie państwowym, będziemy realizowali taką politykę. Polska ma interes i to jest oczywiste, nie wiem, jeżeli ktoś potrzebuje, żebym to udowodnił, to proszę wysłać wiadomość, nagram osobę, ale musi mieć dobre stosunki ze swoimi sąsiadami. W tej chwili Polska ma fatalne stosunki z Białorusią, fatalne stosunki z Rosją, fatalne stosunki z Niemcami, fatalne stosunki z Czechami. Więc to się udało załatwić przez tam dwie kadencje. Że aż zachorował prezydent czeski. Aż czeski prezydent zachorował od tego, ile tutaj prowadzimy, na ilu frontach prowadzimy wojnę. W związku z czym jest to ewidentna głupota. I gdyby lewica zdobyła się na to, żeby przeciwstawić się jakimś tym takim kretyńskim, emocyjkowatym narracjom opartym właśnie na takich nowych kliszach, które się tu rozgrywa, czy demonizowaniu Rosji, czy coś takiego. Gdyby oni powiedzieli, że pojedziemy do Berlina, pojedziemy do... obrzydliwe. Tak, oczywiście. Z strony lewicy. Tak. To jest akurat, wiesz, bardzo... Znaczy obrzydliwe w sensie takim, że oni tam w ogóle nie mają prawa bytu, no. Przecież to ich nie interes w ogóle. Ale nie no, w ogóle co to za gadanie jest? Natomiast jest inna sprawa, wiesz, ja według mnie to, ja może tak bym się zgodził, oczywiście nie za zaniechaniem debat ludzi poniżanych i kobiet. Nie, LGBT. Jestem za debatami, natomiast wiesz, oczywiście może, że nie powinni być na pierwszej linii tutaj frontu, natomiast właśnie minimum socjalne, tym powinni wygrywać. Tak, minimum socjalne, które, ale ja bym powiedział, że tak, nie minimum, bo minimum to PiS załatwił. Nam jest potrzebne nie minimum, tylko nam jest potrzebne maksimum socjalne. No, to jest nam potrzebne. Ja uważam, że gdyby oni wyszli z takim postulatem właśnie radykalnym, albo przynajmniej brzmiącym radykalnie, że tutaj my chcemy, żeby Polska w końcu stała się państwem, które będzie przyjazne dla obywateli i które zaopiekuje się tymi obywatelami, którzy w sytuacji tej, którą mamy, a mamy sytuację bardzo trudną, no będzie w stanie wyjść naprzeciw i nie będzie obciążeniem, tylko będzie pomocą, podadło i tak dalej, i tak dalej. To jest, to oczywiście bezwzględnie tak, ale to jest trochę według mnie sprawa matematyczna, dlatego że tu wystarczy po prostu przebić Prawo i Sprawiedliwość i powiedzieć, że my damy więcej pieniędzy na to, więcej pieniędzy na to i tak. Ale oczywiście oni tego nie robią ze względów, które są dla mnie kompletnie nieznane. Mało tego, jeszcze wiesz, wymachują jakimiś takimi sztandarami tam, no to było dawno co prawda, ale ludzie to zapamiętali. Pamiętasz ten podatek 75% od jakiegoś tam progu, już nie pamiętam ile tam trzeba było zarabiać, żeby to płacić, ale ludzie, w większości ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że progresja podatkowa działa w taki sposób, że płacisz ten 70 ileś tam procent podatek, płacisz tylko od tej małej sumy, która jest powyżej progu podatkowego. Czyli jeżeli zarabiasz milion miesięcznie na przykład i masz do tego miliona, powiedzmy tam próg 30% podatku, no to potem 75 jest tylko powyżej. Jeżeli zarabiasz milion 5 zł, to tylko 75% płacisz od tych 5 zł, a nie od całej sumy. Tak, tak. Tak działa progresja podatkowa. Ale ludzie tego nie wiedzą, wszyscy sobie zapamiętali i do dzisiaj są memy w internecie przez ostatnie ileś tam lat, że o teraz Zandberg tutaj przyjdzie i zabierze 75% pieniędzy, które tata i mama przynoszą do domu. W związku z czym widać, że ta komunikacja polityczna szwankuje, a ja wiem ze swoich źródeł, że oni mają spin doktorów tej partii, wydają na nich pieniądze i widać, że to nie działa, no. Że to kompletnie jakoś się... Dlatego, że nie ma mediów właśnie. Ale o to... Bardzo dobrze, że o tym mówili i powtarzali wtedy, jak wiesz, a nie to tylko, że gówno śmierdzi psa, który się wysadzi. Oczywiście, ale to mówiliśmy, to droga lewico, i nawet ja osobiście w tym nie uczestniczyłem, ale moi koledzy i koleżanki z portalu Strajk chociażby uczestniczyli w różnych takich rozmowach mniej lub bardziej formalnych, gdzie próbowaliśmy nakłonić lewicę parlamentarną i pozaparlamentarną do tego, żeby spróbować w jakiś sposób dojść do elementarnego i no, wydawałoby się niewymagającego intelektualnie za bardzo porozumienia, żeby tutaj robić media lewicowe wspólnie, żeby nie tworzyć konkurencji na tym bardzo małym rynku, tylko żeby próbować się wspierać, wymieniać informacjami, stworzyć jakieś mechanizmy, przede wszystkim łączności pomiędzy tym, co robi lewica parlamentarna, pozaparlamentarna i media.
I to się nie udało. To jest jak grochem o ścianę. Oni po prostu mają wewnętrzne bardzo silne przekonanie, że oni muszą zostać uznani przez mainstream. To znaczy dla nich legitymacją jest tylko i wyłącznie to, kiedy oni po prostu będą na okładce Wysokich Obcasów, Newsweeka czy coś takiego. I wtedy, albo nie wiem, Super Expressu. I wtedy oni jakoś tak mają poczucie, że spełniają swoją powinność, ponieważ to z kolei jest wynikiem, jest wypadkową, jest jakąś funkcją tego ich przekonania, że najważniejsze to jest być w Sejmie. To jest taka, wiesz, oni po prostu są w Sejmie i uważają, że tam teraz mają 5 czy 7 czy 8%. To się będzie wahało, oczywiście w różnych sondażach różnie jest, ale im się wydaje, że oni już tu zrobili dobrą robotę. Wiesz, że to jest już załatwione i oni teraz oczywiście będą mogli to swoje tam małe show gdzieś rozgrywać na peryferiach życia politycznego, ale są w parlamencie i tak dalej i w ogóle to jest wspaniałe, cudowne i wiesz, i należy im się za to jakaś wielka ta. Ale ja w poprzedniej audycji, która właśnie będzie audio, pytałem, no dobrze, jesteście 2 lata w parlamencie i co? No i co z tego wynik? A proszę, te świry z Konfederacji to tam robią cały czas, co tak, tydzień jakąś konferencję prasową. Tak, raz mówią się. Ja wiem, oczywiście, ja ich nie popieram i uważam, że mają barbarzyńskie poglądy, ale oni przynajmniej mają za sobą jakąś taką, nie, ale nie tylko aktywność, chodzi również o spektakularność. Oni przychodzą i wiesz, i mówią różne rzeczy, bo oni się nie boją żadnego postulatu, a my się boimy, wiesz, nie daj Boże coś powiesz na przykład, że my jesteśmy za wprowadzeniem gospodarki planowej. Wiesz, to tutaj by wszyscy ich jedli i oni by się bali, a prawica się nie boi. Prawica przyjdzie i powie najgłupszy postulat, nawet wiedząc, że nigdy go nie wprowadzi w życie. W Europie masz gospodarkę planową. W Europie w różnych obszarach jest, w rolnictwie na przykład jest częściowo planowana gospodarka, w Chinach jest gospodarka planowa i tak dalej, ale to nie chcę się skupiać na tym, mówię tylko o tym, jako możliwości użycia tego jako dźwigni i programowej, i w komunikacji politycznej. Lewica tego nie robi, ponieważ lewica się boi. Jest po prostu tchórzostwo, oportunizm i to jest ten. I sprawa jeszcze, powiedziałem o polityce zagranicznej, powiedziałem tutaj bardzo pokrótce o ekonomii, powiedziałem też o sprawie związanej z sądami i sprawa kolejna, która lewica, to jest tożsamość lewicy, taka fundamentalna, podstawowa, co można by podnieść, nie mówię, że to należy podnieść w sposób taki, że tutaj trzeba jakąś koniecznie teraz zrobić wielką kampanię na ten temat, ale sądzę, że to jest coś, co należy opracować. Ja osobiście jeszcze nie mam pomysłu, jak to zrobić w tych okolicznościach, ale coś, co należy opracować właśnie pod kątem PR-owo-programowym, mianowicie wprowadzanie mechanizmów demokratycznych w miejscu pracy. Czyli detotalitaryzacja miejsc pracy, co uważam, że dzisiaj było... Czy mówisz o pracy, czy mówisz o małych firmach? Nie, no małe firmy to nie, dlatego że w małych firmach zawsze będzie... Małe firmy i małe przedsiębiorstwa nigdy nie będą... Tak, nigdy nie będą demokratycznymi... Znaczy w korporacjach. No w korporacjach i w dużych przedsiębiorstwach. No. Znaczy ale poczekaj, tylko... O związki zawodowe też. Tak, być może głównie o związki zawodowe mi chodzi, ale co chcę powiedzieć, żeby była jasność. To jest sprawa, która jest naprawdę łatwa. Nie ma konkurencji. Lewica nie ma żadnej konkurencji i można mówić o tym w taki sposób, jaki sobie wybierze i w taki sposób, jaki uzna za najbardziej stosowne, zgodne z jakąś tam mądrością etapu. I uważam, że można w ten sposób również wydźwignąć z powrotem z jakiegoś tego miejsca zapomnianych idei, można wydźwignąć coś, co jest elementarne, fundamentalne i podstawowe dla lewicy, czyli my chcieliśmy kiedyś i walczyliśmy o to i teraz niestety musimy znowu trochę o to walczyć, bo próbuje się nam to zabrać. 8 godzin pracy, 8 godzin snu, 8 godzin odpoczynku. Walczyliśmy o takie rzeczy, a teraz walczymy o to, żeby te 8 godzin w pracy nie było takim wrzucaniem w nas ludzi, obywateli, pracowników, pracownic w totalitarne tryby kapitalistycznej maszyny. I można nawet, myślę, że o tym w ten sposób można mówić. A dlaczego można o tym w ten sposób mówić? Otóż dlatego, że istnieje gigantyczne przeświadczenie, zwłaszcza w młodych ludziach, którzy pracują w najbardziej prekaryjnych warunkach i u najbardziej uśmieciowionych, istnieje głębokie przeświadczenie, niezależnie od tego, jakie deklarują poglądy, że ten system nie działa. I nikt im nie oferuje niczego antysystemowego realnie. Jedyne osoby, które i grupy, które się stylizują na antysystemowe, to jest właśnie Konfederacja albo jakieś tam kurwiny, albo coś takiego. To jest oczywiście ugarstwo. Oni nie są przeciwko systemowi, tylko są za jego umocnieniem. Ale samo gadanie o antysystemowości bardzo dużo mówi. Lewica w ogóle nie jest antysystemowa i nie chce być antysystemowa. Dlatego, że... Tak. Oczywiście tchórzostwo, oportunizm i gówno. Więc podpowiadam, żeby to opracować w sposób taki jakiś bardziej kompetentny i ubrać to rzeczywiście w jakąś programową i PR-ową czy tam marketingową formułę. Ale zobacz, off the top of my head po prostu podałem kilka rzeczy.
takich, które wiadomo, i to naprawdę, ja nie trzeba być jakimś marksistą, no kurde, wyedukowanym politycznie, to wystarczy mieć jakieś elementarne, nawet takie intuicje, powiedziałbym, lewicowe i być odrobinę zorientowanym w tej doktrynie, żeby wiedzieć, co trzeba w takich warunkach zaproponować. I mało tego, ja jestem przekonany, że niektórzy w tej parlamentarnej lewicy, zwłaszcza ci, których znam od końca lat 90. i z którymi chodziłem na różne demonstracje i inne, oni to wiedzą, ale nie robią tego, dlatego że im się wydaje, że to byłby błąd. I oni trwają w stanie jakiejś takiej poznawczej, nie wiem, zawieszenia, katastrofy, nie wiem jak to określić, ale ewidentnie widać, że to posiedzenie w Sejmie im nie posłużyło, bo nie rozumieją, przestali rozumieć rzeczywistość, którą sami tworzą albo tworzyć powinni. I to jest... Mi się wydaje, że ten strach wywodzi się z tego, że nie ma jedności w tej lewicy. Na to. A, to prawda. Że po prostu ona, to co jest teraz w parlamencie, przecież powstało z trzech partii. Tak? Tak. I oni po prostu, wydaje mi się, że boją się po prostu stworzenia czegoś nowego, w sensie, wiesz, jakby nowej polityki, nową wiesz, nowej polityki, nowej linii narracyjnej, bo oni się po prostu boją, że się rozpadnie. Właśnie, może stworzymy Centrum Innowacji Politycznej albo coś takiego, powołamy takie NGOs i będziemy tam opracowywać właśnie strategie polityczne, jak na przykład... Ale wydaje mi się, że właśnie o to chodzi, że po prostu nie ma tam wewnętrznego porozumienia się i oni po prostu są bardzo słabo zintegrowani i właśnie wydaje mi się, że rozpaść. Ale dlaczego oni są bardzo słabo zintegrowani? A to jest minus dla nich, ogromny minus jest to dla nich. Dlatego, że nawet jakby tak było, że się rozpadną, to co z tego? Chodzi o to, żeby mieli jakąś wspólną politykę, żeby jakoś zaistnieli na tej scenie politycznej. Ale obawa przed rozpadem wewnętrznym nie powinna ustępować obawie, której nie ma, przed brakiem zainteresowania ze strony opinii publicznej. Bo w tej chwili to jest zasadniczym problemem według mnie. To, że oni nie mają porozumienia jedności, w ogóle brak porozumienia jedności to jest globalny problem lewicy, powiedziałbym, przynajmniej na globalnej północy tak zwanej. Adrian Zandberg, od kiedy go pamiętam właśnie od końca lat 90., to jest człowiek, który nienawidził Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nienawidził go nienawiścią pierwszą, piękną i czystą i zaraził tą nienawiścią cały taki zaciąg różnych młodych ludzi, którzy potem w jego takiej organizacji, jak ona się nazywa, młodzi socjaliści, w pierwszej dekadzie lat 2000 to ona tam, no tam robiła jakieś tu inicjatywy, powiedzmy, przeprowadzała. Ci ludzie z taką zostali sformatowani, no dla tych dla których to było formatywne doświadczenie, zostali sformatowani właśnie w takiej nienawiści, kompletnie moim zdaniem opartej na emocjonalnych przesłankach, a nie jakichś politycznych. I później były takie kuriozalne sytuacje, kiedy można było zjednoczyć się, na przykład w ramach jakiejś inicjatywy, to obecna posłanka Marcelina Zawisza, w 2000, nie wiem, który to był rok, nie pamiętam, ale przed 2019 na pewno, zanim weszli do parlamentu, ale była taka sytuacja, że na podium przed siedzibą Związków Zawodowych w Warszawie, przed siedzibą OPZZ-u stał Włodzimierz Czarzasty i Marcelina Zawisza, obecna posłanka Razem. I Włodzimierz Czarzasty na koniec swojego przemówienia chciał jej podać rękę w geście jakiegoś właśnie takiego zjednoczenia, że tu razem będziemy szli i tak dalej, a ona mu nie podała ręki. Ona mu nie podała ręki, wiesz, on był obraził. To jest taka wieśniacka zawziętość. Tak, zawziętość, małostkowość, takie właśnie, to w Bułgarii jest doskonałe słowo na to, tysnugardie. Tak. To nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski. A właśnie mi się wydaje, że Bułgarzy są bardziej tutaj w tych sprawach jakby... bardziej właśnie potrafią przełamać te takie wydaje bariery. Mi się, że tak, bo są bardziej plebejskim narodem i w dobrym tego słowa znaczeniu. Nie, ja się nie zgadzam, że plebejskim narodem. No ja się zgadzam, ale ja w dobrym tego... I Marcelina Zawisza nie podała mu wtedy ręki, przez co stworzyła sytuację no kwasową, tak, bo obraziła, wiesz, no przewodniczącego największego jego lewicowego ugrupowania wtedy. Sama zachowała się w sposób nieelegancki, widać, że ona się nawet z tym nie czuła dobrze. Ja byłem na tej demonstracji i to widziałem. I wiesz, a później doszło do tego, że oni się zjednoczyli, w mniejszym lub większym stopniu się zjednoczyli, dlatego właśnie wygrali, przepraszam, już zacząłem myśleć ich kategoriami, weszli do Sejmu, tam zdobyli 12 czy ileś procent w 2019 roku, ale to nie dlatego, że oni się dogadali, nie dlatego, że oni sobie coś przemyśleli i zaczęli politycznie myśleć, tylko dlatego, że Włodzimierz Czarzasty próbował się zapisać siebie i swoją partię do Koalicji Obywatelskiej, ale dostał kosza od Włodzimierza Grzegorza Schetyny wówczas
I ze względu na to, no nie miał co robić, no to musiał, chcąc, nie chcąc, musiał się zjednoczyć z tą wiosną Biedronia, która, wiesz, się wypaliła bardzo szybko i nie wiadomo w ogóle po co powstała, z właśnie partią Razem, która, wiesz, cały czas tam przebierała nogami, żeby do tego Sejmu się dostać, ale im nie wychodziło. No i po prostu Grzegorz Schetyna jako taki właśnie zjednoczył polską lewicę, pewnie nie chciał, ale tak mu wyszło, zjednoczył polską lewicę, która mu się dostała do Sejmu i później spowodowała oczywiście bardzo dużo bólu wiadomej części anatomii, no ale tak wyszło. I teraz powiedzmy, mam tezę właśnie strachu przed oczywiście, że się boją, tak, tylko że chodzi po prostu mi o to, że oni, to nie jest autentyczne zjednoczenie. Autentyczne zjednoczenie to jest wtedy, kiedy możemy mówić o jakimś, wiesz, o wspólnej polityce, ale o tym, że my dokonujemy przemyślanego wyboru, a oni nie dokonali w 2019 przemyślanego wyboru, tylko po prostu z braku laku, z braku lepszego dżemu, no musieli zrobić coś takiego. No i tak naprawdę można powiedzieć, że spiritus movens z tego wszystkiego było właśnie SLD. Czyli SLD, które było opluwane przez Zandberga, no to teraz, wiesz, oni spoko Razem działają. I wiesz, żaden z nich się z tego nie rozliczył. To znaczy nie było takiego momentu, żeby Zandberg albo Czarzasty, albo no nie wiem, wszystko jedno, ktoś tam, kto jest odpowiedzialny za wizerunek tej partii, żeby został przepytany przez jakiegoś dziennikarza, albo żeby powiedział, no wiecie, popełnialiśmy błędy, zapłaciliśmy za te błędy, dzisiaj je rozumiemy lepiej. I żeby za tym rzeczywiście poszła jakaś refleksja, bo mi się wydaje, że nawet na podstawie takiej przesłanki jak Grzegorz Schetyna jednoczący polską lewicę, kuriozalne i absurdalne i groteskowe, ale nawet z tego można wyciągnąć jakieś wnioski. I oni ciągle nie chcą tego zrobić. Jakby ciągle nie mogą dojść do tego, przez ta afera, która była kilka tygodni temu z Czarzastym, która to zawieszał, a to odwieszał jakichś posłów, których tak prawie wyrzucał z klubu parlamentarnego i tak dalej, a Rozenka, którego nie lubię, ale on chciał go, wiesz, chciał go usunąć z partii, czy nie przyjąć gdzieś tam ze względu na to, że on zadeklarował, że będzie brał udział w wyborach na przewodniczącego następnego, jakiś kuriozum. Więc widać, że ci ludzie po prostu nie uczą się niczego, po prostu tylko znają ten swój grajdołek, mogą być zajęci sami sobą i tylko prowadzić jakąś taką wewnętrzną, całą energię inwestować w wewnętrzne spory i jakoś wewnętrzne takie... Jedną rzecz ci powiem teraz. Nie daj Boże, że oni się nie pojawią w parlamencie następnym, no ja będę głosował, to wtedy nie będą mieli medium. Swojego. No nie będą mieli reprezentacji swojej, wiesz, jakby poza parlamentem. Tak? No nie będą mieli. Po prostu zginą, tak samo jak było ostatnio tutaj w tym okresie, nie ten parlament, który jest teraz, tylko tym poprzednim, gdzie ich nie było. Tak, oczywiście. Słynna Magdaleny Ogórek, którą oni przygarnęli wtedy, która jest gwiazdą pisowskiej telewizji. Tak. Słynne, już, nie chcę mówić no to nawet. Taki jest cel jakby medium wspólnego, właśnie, który sprzyja, nawet nie musi być to ich nie medium, tylko medium, które sprzyja po prostu polityki. Nie chodzi o to, że muszą mieć organ, kurde, Komitetu Centralnego. Ja nie mam nic przeciwko temu, oczywiście, bo są dobre media, które są organami, że się tak wyrażę. I takim na przykład medium jest Global Times, które jest rzeczywiście organem Komitetu Centralnego Chińskiej Partii Komunistycznej. To jest dobra gazeta, to warto to czytać, to jest dobre światowe medium. Moim zdaniem, ja osobiście nie mam uwag. Ale oni, niech mają jakiś wewnętrzny swój, nawet wewnętrzny, zewnętrzny, niech mają swój organ, ale poza tym niech w ogóle myślą o tym. I to jest, widzisz, kolejna sprawa, gdzie ja odczuwam pełną bezradność. No co, przychodzisz do takiego lewicowego posła i mówisz mu, stary, ale może byście jakieś media zrobili, a on wtedy, wiesz, i zaczynają się różne takie, ale to potem, ten... A nawiasem mówiąc, mam wrażenie takie, że gdyby oni rzeczywiście zrobili, i to może być jedna z rzeczy, która ich powstrzymuje, to oni by się zaraz pokłócili po prostu o to, kto będzie jakim redaktorem naczelnym, kto co będzie widział. I mało tego, jeszcze jak nie daj Boże, ktoś tam użyje, bo to wiesz, wkraczają od razu wszystkie te mechanizmy, patologiczne mechanizmy lewicowej kultury politycznej, czyli tam cancel culture i wiesz, i te wszystkie tam deplatforming i w ogóle, wiesz, i nie daj Boże, ktoś coś napisze, użyje nie takiego słowa, zaimka albo coś, to zaraz będzie po prostu jakiś, będzie rampage po prostu cenzury i histerii, wiesz, na cztery fajerki i na pół internetu. Ale patrzę, że bardzo podobne procesy, albo powiem ci, że prawie że identyczne są w środowiskach LGBT, w tych organizacjach, wiesz, pozarządowych. Bardzo podobne są procesy. Właśnie nie ma jedności myśli. Wszyscy są, wiesz, jakby każdy, wiesz, wszyscy są po kątach porozstawieni, dlatego że każdy się boi, że przypadkiem, żeby ich grantu nie zabrał. Bo to grantoza, to kolejna ale to jest choroba, podobna sytuacja grantoza. I tutaj. No nie, no ale dobra, ale widzę... Także widzisz, idee są bardzo podobne, jakby wiesz, polityka wspólna jest bardzo podobna, zarówno tych i tamtych,
tych. Natomiast wiesz, jest brak jakiegoś pomysłu i to jest wykorzystywane oczywiście przez, wiesz... Przez wrogów naszych jest wykorzystywane. Oczywiście, że tak, bo my przez to nie mamy mediów, nie mamy lewicy takiej autentycznej, która byłaby odważna i konfrontowała się z tym. Nie mamy reprezentacji, co nawiasem mówiąc, lewica bardzo dużo lubi mówić o tym, jak jest PiS psuje demokrację. Hej, wy też psujecie demokrację, dlatego że demokracja liberalna ma sens wyłącznie wtedy, kiedy jest reprezentatywna. To znaczy, wy musicie reprezentować tych ludzi, o których, co do których deklarujecie, że ich chcecie reprezentować. Jeżeli ich nie reprezentujecie, mówicie, że chcecie reprezentować pracowników na przykład, a większość pracowników głosuje albo na Platformę Obywatelską, na Koalicję Obywatelską, albo na Prawo i Sprawiedliwość. Tak. A was popiera głównie bananowa młodzież. Takie są fakty. No, tak, was popierają po prostu lepiej wyposażeni intelektualnie, ale dobrze bogaci. Wyposażeni też bogaci, rozczarowani wyborcy Platformy Obywatelskiej. I wy możecie mówić o tym, że jesteście lewicą, wiesz, until the cows come home, a tak naprawdę jesteście po prostu partią bananów. No i więc wy też psujecie demokrację przez to, więc nie psujcie demokracji i zacznijcie reprezentować pracowników. Ale wiecie, żeby reprezentować pracowników, to trzeba przestać popierać pomysły, których klasa pracownicza nie popiera, no. To jest pierwsza jakaś taki warunek elementarny. No ale to wiesz, to są sprawy jakieś logiczne, bazowe. No jakby, nie wiem, ja to muszę tłumaczyć kolesiom i kolesiówom, którzy wiesz, dzisiaj siedzą w Sejmie. Więc, wiesz, no ale nie jesteś w mainstreamie. No, no nie, nie jestem w mainstreamie. No dobrze, to dziękujemy bardzo dziękujemy za to, tak. Oczywiście będziemy głosować. Będziemy głosować, ale chcielibyśmy głosować nie z zatkanym nosem, tak. Tylko tak... No i namawiać innych, tylko, żeby głosowali. Tylko, że powinna ta lewica się wsłuchać też w głosy ludu, nie? I tak, i tych, co mają zielone pojęcie jednak. No, ja trochę się zajmowałem i zajmuję w dalszym ciągu komentarzem politycznym i pracuję w mediach i coś na ten temat, tak mam pretensje, że wiem, więc skoro przychodzę i no teraz nie, ale przychodziłem razem z moimi kolegami i koleżankami właśnie chociażby z portalu Strike, to warto było być może wsłuchać się chociaż i wziąć pod uwagę którekolwiek z naszych tutaj sugestii. No dobrze, to tydzień temu rozmawialiśmy na temat filmu, którego puściłem w eter internetowy. Natomiast chyba nie będzie tam tego odcinka wideo, natomiast z audio to chyba nie ma sensu już, muszę, dlatego że jest po premierze, bo premiera była 18 października. Jest to film, który się nazywa Zrozumieć depresję. I ty jesteś jego producentem, reżyserem i scenarzystą. Którego popełniłem ja, tak. Film, pierwsze kadry tego filmu powstały jeszcze w 2017 roku, czyli dość sporo czasu. No to rozumiem, że tyle trwało. Tak, nie, po prostu bardzo trudno było znaleźć ludzi, którzy by się podzielili swoim losem, bo to jest jednak bardzo, bardzo trudny temat, bardzo taki angażujący. I zresztą bardzo dużo materiału po prostu przepadło, znaczy nie zostało dołączone do filmu, dlatego że no, z takich przyczyn, że albo ludzie zrezygnowali, albo po prostu nic ciekawego nie mówili, bo dlatego, że głównym nośnym tematem to jest depresja kliniczna, która łączy tych wszystkich ludzi. Także zapraszam bohaterów filmu, tak. Także zapraszam bardzo do obejrzenia. Link oczywiście będzie w opisie. I oczywiście, ponieważ tutaj Buy Me a Coffee jest bardzo niepopularne, się okazuje, w Polsce. Rzadko w ogóle ludzie zaglądają. Ja proponuję, że jeśli się komuś podoba nasza twórczość i chce nas w jakiś sposób wspomóc, to po prostu na dole będzie link do akcji pomagam.pl, który ma piękną nazwę Propaganda Dobroci. To my. To my. Także zapraszam serdecznie. Komunikuję ponownie, iż uruchomiliśmy nasze konto na portalu Substack, 1,2 milionów bułgarów.substack.com, to znaczy 1,2 cyframi bg.substack.com. I tam zobaczycie, będziemy tam nasze odcinki prezentowali w formie podcastów, które mają też taką właściwość technologiczną, że one są jednocześnie newsletter, znaczy ten Substack to jest jednocześnie newsletter, więc nie będziecie musieli tam sprawdzać co jakiś czas, czy na YouTubie już jest nowy odcinek, tylko po prostu dostaniecie e-mail, gdzie będziecie mieli odnośnik i do audio, i do wideo, i do oczywiście opisu danego odcinka, który nagraliśmy. Także serdecznie zapraszamy i oczywiście nie zapomnijcie o tych tutaj takich czynnościach podstawowych, czy tam kciuki w górę, dzwoneczki, subskrypcje i tak dalej, bo to jest jedyny sposób na to, żeby trochę podbić nasz rating, żeby algorytmy trochę podrażnić i żeby nasza twórczość była upowszechniana skuteczniej.
I żeby ludzie, którzy no, nas jeszcze nie znają, też no, mieli okazję się zetknąć. Mieli okazję nas poznać. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I wszystkim kolorowym, niekolorowym i 77 czarno-białym i 70 płciom życzymy wszystkiego dobrego i dużo zdrowia.